Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Remek, moi drodzy, a to jest The Forest przy pełni księżyca, która jest niewyobrażalnie piękna. Noc dłuższa niczym... Chciałem jakieś tu zbereźne rzeczy powiedzieć, ale tego, od tego się wycofam, o żadnych przyrodzeniach nie będę mówił, długich ani nic z tym rzeczy. Moi drodzy, tak, spójrzcie na to. Czy wy widzicie, czego ja dokonałem? To jest poświęcenie czasowe, zbierania wszystkich krzaków wokoło, zbierania wszystkich drewien też wokoło. Na szczęście w międzyczasie był update, nie mam cholera pojęcia, kiedy był ten update, bo wszystkie drzewa znów odrosły. Chociaż te nie odrosły, z tego co widzę. To niektóre drzewa, te które zbierałem, to akurat jeszcze nie odrosły, ale od momentu, kiedy tego deforesta nie było, to jednak odrosło. Myślałem, że nie wszyscy po prostu obezrzecie ze skóry za to, że tego deforesta tak długo nie było. Był maraton z GTA, były inne filmiki. The Forest już wrócił, moi drodzy, nie musicie się już martwić. No i mam też kolejne plany na fajne budowle. Z racji, że właśnie dalej tutaj się chcę kreatywnie rozwijać, a nie zostać na punkcie choćby eksplorować, weźmy kilka tutaj zegareczków z skrzyneczek, to chciałbym troszkę jednak pobudować ciekawych rzeczy, szczególnie, że trzeba mieć domek, żeby tu przeżyć, a uważam, że to jednak będzie moja główną lokalizacją na najbliższy czas, bo myślę, że trzeba z werwą budować, z werwą. Trzeba po prostu postarać się pokazać, co się potrafi i na bazie tego robić piękne rzeczy, także liczę na wasze wsparcie, by jakoś mnie wesprzeć tutaj w The Forest, jeśli oczywiście chcecie tej serii. A ostatnio w ogóle miałem mega zajebiście przyjemną sytuację, kiedy byłem oczywiście po kurczaki do Kyfycy. Poszedłem sobie tam w Warszawie, wtedy byłem po Wojsie. Wyobraźcie sobie, wchodzę do Kyfycy, stoję w kolejce, no i gościu przed... kurczę, nie spytałem o imię niestety, głupi jestem, aż mi się teraz głupio zrobiło. Ale za ladą stał, myślę, że student, 20-paroletni i mówi, no nie wiem. Ja mówię, no kurde, no witam serdecznie, no. Już oczywiście domyślałem, że śledzi. Ja pytam, no to śledzisz, tak? On, tak, tak, The Forest zajebista, seria, brachu, wszystko spoko, wszystko fajnie. Głównie ta seria mnie tutaj jara, to głównie oglądam. Mówię, stary, no pięknie, takie gierki to jest właśnie coś. No i właśnie serdecznie cię kolego pozdrawiam, mam nadzieję, że ten odcinek oglądasz, skoro serio... Ty, halu, proszę mi tu bez takich szaleństw wypinkalać. Robi się już coraz jaśniej, wybaczcie tą ciemnię, ale niestety teraz po update'cie jest taka zajebista rzecz w GTA, że nie możesz się przespać, bo tutaj taki zegar tyka, zegar od spania i za dużo spać nie wolno, więc wszystkie śpiochy, które grają w The Forest, już nie będą zapewne takie szczęśliwe, bo się nie wyśpicie. Możecie spać 8 godzin, nic więcej kuźwa, koniec tego spania, nie można więcej spać. No i tak to właśnie teraz wygląda, że tego spania dużo nie ma. Zbierałem te rzeczy wszystkie po to, żeby nie biegać na odcinku znów po wszystko, po te wszystkie drewna i patyki, bo byście się znów zanudzili na śmierć. Albo i nie, kto wie. Ale pozbierałem to, żeby jednak progres się zwiększył, przyspieszył i tak dalej. Na pewno będą streamy częściej, więc szczególnie niekoniecznie zawsze szybciej zapowiedziane, więc sprawdzajcie mojego Facebooka. Kliknijcie sobie te lubię to i otrzymujcie wszystkie powiadomienia, to od razu wam na Facebooku, na telefonie będą powiadomienia wyskakiwały, że coś tam, a szczególnie to na temat live streama, bo to będzie takie na żywo, że tak powiem. Dzień w ogóle jest 60. któryś tam, w pizdzie długo wytrzymaliśmy bez porwania przez kanibali, bo jeszcze nie byłem nigdy w ich bazie zaciągnięty. Bo z tego co już wiem, to oni po prostu zaciągają do bazy, gdy się im podda. No i tyle. A na teraz chciałbym wam pokazać, co będziemy dziś robić. Będziemy dziś robili schody. Nie takie zwykłe i prymitywne, jakby to zrobił Jan Kowalski z kądś. Tylko zrobimy schody według Ereziego. I moi drodzy, wyglądać to będzie w ten sposób, że weźmiemy sobie custom stairs, których tutaj nie widzę za cholerę, bo zawsze mam z tym problem, żeby je zlokalizować. I robimy teraz tak, wiedząc, że stąd chcę wystartować. Troszkę krzywo jeszcze raz. Muszę je też dosyć równo ustawić względem platformy, bo to się będzie z platformą łączyło. Stąd taka fajność w tym będzie, że to nie będą takie proste, brzydkie i nieumiejętne schody, będą troszkę kreatywniejsze, troszkę ciekawsze niż takie standardowe. Więc łączymy się z... Co to są za kotwiczki tutaj? Czy ja tu mogę kotwicować? Wiecie co, nie chcę kotwicować. Chcę sprawdzić, czy to będzie... O! No proszę, jest równo. I teraz wiedząc, nie widząc, bo jest oczywiście ciemnota totalna. Nie wiem, co wy w ogóle teraz na odcinku będziecie widzieli, ale mam nadzieję, że coś zobaczycie. Łączymy się... Troszkę niżej, żeby nie było wybojów. No i pięknie. Spójrzcie, mam... Ryj mi tam!
głupie skurczybyki. To się będzie łączyło z platformą oraz będzie się łączyło tymi schodkami z naszym domkiem, żeby tak łatwo się te skubańce nie dostały do środka. Chociaż i tak przeczuwam, że będą się dostawały poprzez zwykłe w sobie skakanie, co mnie niestety martwi. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, gdy to wszystko powstanie. Czy to jest w miarę... Ups, czekajcie, bo żech tu zrobił teraz faila. Czy tutaj to będzie w miarę... No, nie jest źle. Myślę, że takie to może powstać. No i z racji, że ta noc niestety musi trwać i nie jestem w stanie tego przyspieszyć, no to po prostu będziemy teraz te drewno nosili wraz z moimi pogaduchami w tle do tej lokalizacji po cimoku, jak to go dają. No i deforeściku, mi kochany, rozwijamy się znów. Coś cieszymy to niezmiernie. Musimy jeszcze cały dom wybudować, więc to nie jest to naprawdę dużo. Po prostu projekt jest wymagający, jeśli chodzi o ilość drzewa. No ale sami zobaczymy, jak to wygląda. Każdy z tego, co zauważyłem, na tubach się stara swoją lokalizację budować przy rzekach, jakieś mościki, jakieś na wodach platformy. A ja powiedziałem, nie, ja se po swojemu zrobię, ja zawsze uwielbiałem, czy to Minecraft, czy to inne gierki, w których cokolwiek się budowało, czy w ogóle jakiekolwiek gierki, gdzie można było się osiedlić, to zawsze to były dżungle, lasy i takie bardziej takie, wiecie, takie dzikie tereny, to mnie bardziej zawsze jarało niż takie otwarte, choć takie otwarte też są ładne, przyznam szczerze. Ja jednak preferuję Tom. Piszcie w ogóle, jakie wy preferujecie miejscówki i co wy proponujecie do tej gry. Koniecznie też piszcie mi, o, robi się ciem... Jasno. Więc nie muszę mówić zamknij się, nie wiem, czy znacie film. Jakoś tak. I co, moi drodzy? Mam pozbierane tego troszeczkę drewna, na pewno mi go nie starczy mimo wszystko, stąd też byłem przejść się po zegarki, po to by skratować bomby. Stąd też pojawiło się tak wiele znaczników, wszystkie fioletowe znaczniki wraz z tym niebieskim, który powinien być fioletowy, to są miejsca, w których są walizki, w których da się znaleźć zegarki. Dlatego coś takiego musi... Ryj mi tam! Co to się odpierdziela? Nie, gdzieś mi tu groził! Mendo jedna społeczna. Co to ma w ogóle być? Wiecie co, ja jestem jakimś kretynem takim totalnym. Zapomniałem teraz wszyscy hejterzy, tak, jesteś kretynem. Dokładnie, dobrze mówisz, Rezi. Pierwszy raz w życiu dobrze mówisz. Dobrze mówię, ponieważ nie wziąłem sobie Lockslegów, po to je chyba jednak craftowałem, po to, żeby nosić te cholerne drewno w ilości 7 na sztukę, by jednak nie nosić po 2. Kurde, łajza ze mnie. Ale już to naprawimy, już to tutaj robimy. Spokojna głowa, tu jeszcze trzeba Iwana zrobić, proszę bardzo. Iwan, serdeczne pozdrowienia, mam w klasie Iwana, którego też pozdrawiam. No i budujemy. Poza tym budowaniem, jak już zrobimy ten domek, na pewno będę chciał wyruszyć w troszeczkę większą wyprawę do tych cave'ów. Bardzo mnie... Czy ty zamkniesz ryj, bo zaraz tam pójda, spuszcza ci łomot bombami. Na pyski się skończy, babci sranie, ale mnie to denerwuje, jak one tak wyją w tle. Fajne, podobały mi się te schody, one nie są takie zwykłe. Ty gnoju! Cholero! Ani mnie pitej! Nie pitej mi, bo i tak w pysk dostaniesz. Jakże się wkurzył, ty mendo jedna. Drugi, tak? Ty! Ja pierdzielę! Ty, co to za pyroman? Ty, no co tu się odpierdziela, ty? What the fuck? Z tym się jeszcze nie spotkałem w grze. Co jest grane? Gnoje są mądrzejsze. Drzewa się palą. Ja pierdzielę. Las się pali. Co tu się odpierdziela? Ty! Idź mi! Jaka masakra dzika. Co się podziało tutaj? Co się tu zadziało? Weźcie mi to wytłumaczcie. Co to miało być? Z tym się jeszcze nie spotkałem, żeby rzucali koktajlami Mołotowa. Co to się odpieprzyło? Cholerstwa jedne dzikie. Ja pierdzielę, to chyba też update był teraźniejszy. Aha, właśnie, update jeszcze dodał do gry możliwość budowania, moi drodzy, takich rzeczy jak trofea. Które jak najbardziej wykorzystam, bo to fajna sprawa w domku, takie coś. I jelenie trofea, i te po tych kanibalach trofea mogę sobie robić, fajna sprawa. Nie próbowałem tego, nie stawiałem tego jeszcze, ale po prostu widziałem w tym craft guide, którego teraz też widzieliście. A czy to będzie ładnie wyglądało, to zobaczymy. Ale myślę, że twórcy jak już to zrobili, to myślę, że to będzie się prezentowało w jakiś sposób na pewno ładnie. Chociaż kto wie, nie będę tutaj już takie superlatywy godął, skoro nie wiadomo, jak to będzie. Nie wiem, jak to będzie, ziom. W związku z tym możemy craftować dalej. Mam nadzieję, że te schodki dzisiaj nam szybciej... Co to miało być w ogóle teraz? Przeznaczyłem kolejne drewienka, które zniknęły mi gdzieś, nie wiem gdzie. Albo z powrotem położyłem do tego, nie wiem.
Jeszcze jedno i mamy. Na pewno będziemy poza tymi schodami musieli jeszcze dzisiaj skraftować. No to nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj skraftować, ale na pewno zaplanować, jak to wygląda. Ściany do domku na tej platformie. A jak już robimy ściany, to teraz to musi być tak, to muszą być chyba custom walls, ponieważ gdy będziemy potem robili dach, to to będzie też musiał być chyba custom ten roof, czyli dach, żeby to się wszystko customowo łączyło, bo nie wiem, czy custom itemy łączą się z tymi takimi zaplanowanymi. To niestety idealnie wystarczyło, no spójrzcie, jakie równe, normalnie jak z miarki suwmiarki, no jak pięknie, spójrzcie, cieszy mnie to jak cholera. Tu potem jeszcze zrobimy ogrodzenie tutaj po tej stronie, a tu będą mury, więc skakiwać nie będą. Dobra, zróbmy projekt murów, jakby to miało wyglądać. Pokażcie mi, co my tu chcemy zrobić. Na pewno custom, tak jak mówiłem. Basic wall, wall window, wall with doors, simple stairs. To tego nie chcemy. Bridge, coś tam, domki, platformy, defense wall'e i te defense spajki i te inne dupsy, a my dążymy do experimental walls. To było chyba to. Walls, a nie wars. Chyba to było to. Tak mi się, kurde, wydaje. Cóż to oznacza TC? Nocy coś, glancuś. Tylko czy ja tu potem przejdę, powiedzcie mi. Ewentualnie rozłupię to chyba, nie? Kurde, tak to krzywo wyszło trochę. Ale ty, no nie jest źle, uważam. Jakby tak to miało wyglądać? No podoba mi się. Mam nadzieję, że wam też. Tylko że cholera, teraz tak, nie? Jeśli ja bym na przykład chciał tutaj włożyć w to... O! Da się! No panie! To my są urobieni! Takie trochę krzywe wejście będzie. Jak tutaj będzie zawias drzwi, to my potem nie wejdziemy. Będzie problem z tym wejściem. A spróbujmy jeszcze raz postawić te główienko. A! Teraz tak osobno to robi, tak? No dobra, czyli co się stanie, gdyby teraz... Teraz robimy oczywiście żywy eksperyment na tym. Tak samo ustawił. Ty, no, posadzka była zepsuta. Tak być nie może. Wypisz, wymaluj. Ty! Ty szmato! Bo mi to podpali, gnój! Ty! Co to się odpieprza? Skąd wy to macie w ogóle, mendy jedne? Co się odpierdziela? No pieprzony po prostu samobójca, zabit. Co to ma być w ogóle? Drzewo się pali. No nie ta platforma, bo jak mi się platforma spali, to kogoś tutaj zaciupię chyba na śmierć. Dobra, jeszcze raz. Martwi mnie to. A co gdyby... Nie, tu to już w ogóle. I don't fucking know, baby. Zróbmy to na nowo jeszcze raz. Jak postawię to... Ty, czemu tu się jeszcze więcej tego robi? Aha, bo dwa razy to postawił. Tam to miał dwa razy budować? Ta, spójrzcie. Ja, no panie, teraz to mnie chciało oszukać, ja. Nie, 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 tak się bawić nie będziemy. Czy ja się mylę, czy słyszałem to dobrze? Hopie, jak jeszcze raz tkniesz tej platformy, to ci z jaj wydmuszki zrobię, gnoju. Tak ty, który teraz siedzi na tym pieńku i srotam. Ty, szmaciarzu pieprzony. Wypinkalej. Skupmy się na tym, co mamy zrobić, bo mnie niestety te kanibale tutaj strasznie denerwują. Nie wiem, standardowo tak samo. Dobra, zaryzykujemy, zrobimy to w ten sposób. Oczywiście tu muszą być okna. I bierzemy teraz tego lock sleda. Już tutaj mamy dwa drewienka na start. I jedziemy po to, co tam spadło. Jeszcze mamy tego drugiego lock sleda, którym też pozbieramy te wszystkie rzeczy. Na spokojnie, mamy czas. Nie stresujemy się. Jakie tutaj dzikie skoki. Jest tak zbugowany przedmiot, że to jest niemożliwe. Naprawdę, chyba najbardziej zbugowany przedmiot w grze to jest właśnie ten lock sled, który po prostu skacze, wywija, robi jakieś backflipy, frontflipy. Pierwsze pozbieramy te drewienko, które tutaj mi się wszystkie całe wyłożyło i potem budujemy. Uwaga, uwaga, ważny moment w grze, czy te drzwi wygląda tak jak trzeba. O, mamy szczęście, zawiasy są po drugiej stronie. Wejść i wyjść da się spokojnie, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Ja pierdziule drzew, patrz, patrz, patrz na to. Ja pierdziele, manna z nieba, panie.
Łapiemy to, no pięknie. Takie rzeczy tylko w The Forest, moi drodzy. U Reziego oczywiście, nigdzie indziej. Nigdzie indziej, mój drogi widzu, tutaj jesteś. Przypominam ci, to jest kanał Reziego, tak, właśnie tak. To jest ten kanał, na którym zawsze zostawiasz łapkę w górę, na którym zawsze komentujesz i piszesz z twórcą tego kanału, bo jest tak interaktywny. A właśnie, co do interaktywnych, to też będę musiał, kurde, w końcu zrobić, nie? Ale zauważyłem ostatnio, że nawet nie muszę was nagradzać, a i tak jesteście interaktywni. Stąd, kurde, te rzeczy. Jesteście po prostu super, jesteście po prostu super. Oczywiście, mnie to... Nie, ale mówię teraz poważnie, nie śmieję się z was. Po prostu jesteście teraz lepsi. I kiedyś musiałem, kurde, mówić, że tu dostaniecie nagrodę, jak tam będziecie pisali, coś tam robili. A teraz czysta przyjemność widzę, no to po prostu... A jeszcze niedawno mówiłem, że już łapek nie ma, że trzeba prosić i tak dalej. Nie jest tak źle, wam powiem. Po tym maratonie widzę, że spoda kilku tam się oczywiście zbulwersowało po tym maratonie z GTA, że jak to Rezi może prosić o łapki, przecież to jest tak wiele dla nas. Rezi wie, że gdy ja daję łapkę w górę, to pewien jednorożec na świecie gdzieś umiera. Weź podaję, że to jest poświęcenie. Ale mimo wszystko cieszę się, że tak wielka ilość osób jednak brała w tej akcji udział. Może zrobimy też kiedyś maraton z The Forest, czyli powiedzmy tam, nie wiem, też za takie łapki, albo za komentarze, albo za jakieś tam inne rzeczy. Odcinki, które ponagrywam po prostu za jednym razem, jakieś kurde długie, jakieś fajne. Piszcie, co o tym sądzicie. A wracając, jesteśmy już przy ukończeniu. Na pewno bym chciał jeszcze dzisiaj miźniąć temat tego, że żeby ten dach zaprojektować. No i to będzie wszystko w tym odcinku. Od schodów po ściany, biorąc pod uwagę też dach, który zaraz, mam nadzieję, zaprojektujemy bez problemu. Oby bez problemu, bo jak nie, to się zdenerwuje. Tutaj jeszcze jakiś skubaniec przed nam poprzeszkadza, to mu też przeszkodźmy w oglądaniu. Tutaj, słuchaj, to jest tak, kolego, to jest tak, to jest obiekt turystyczny, się płaci za wejście, jak nie, to w pysk, proste. No, wiem, że go to zaboli, te jagodziki, jagody zawsze. O nie, ten zaś z tą świecą tutaj przyszedł. Idź pan, daj pan sysiana. No, jego porąbało, totalnie już go porąbało. To jest, co to za chore gówno, no. O, batonik wyrzucił, fajnie. Cieszę się, już nic nie widzę. Zapewne wy też nic nie widzicie, więc trzeba będzie kończyć powoli. Bo naprawdę nic nie widzę. Tu tylko wiem, że jest ten lock sled pełny i idziemy się przespać, bo nie zdzierża to takiej ciemności. Nic nie widać, kompletnie nic, zero, nul. Teraz już widzę, bo tu już jest jakieś światełko. Ale w lesie to jest czarna mamba. Dobra, mamy. Czy ja teraz zaprojektuję custom floors? No moi drodzy, jak za... I to tylko 14 drewienek? Ale zajebiście. A potem projektujemy oczywiście tą dziurę, która polega na tym, że robi się coś takiego. To jest floor hole, to jest po to, żeby robić kolejne schody. No, jesteśmy urobieni, ludzie. Coś czuję, że zbuduję pierwszy na YouTubie po prostu wieżę Eiffla w tej grze, naprawdę. Ja będę musiał kończyć, nie dość, że dzwonią, to jeszcze odcinek jest tak długi. Zostawcie łapy w górę, jeśli wam się filmiki z The Foresta podobają. Mam nadzieję, że to jest, moi drodzy. Ja liczę, że wam się to wszystko podoba. Jak to z zewnątrz wygląda, zobaczycie, gdy będzie dzień w kolejnym odcinku. Tak teraz, trzymajcie się, miłego dzionka, na razie.